Dzień dobry w nowym filmiku z wiosennymi już myślę stylizacjami. Dzisiaj mam na sobie taki sweterek cieniutki, biały z Zary i na to założyłam sobie taki też w sumie cienki sweterek z Zary, taki troszeczkę w stylu Chanel. Włosy związane w kucyk, w uszach mam małe kolczyki z białego złota z diamencikami, bo pytacie też o moją biżuterię, moje tradycyjne pierścionki i zegarek. Do tego założyłam sobie granatowe dżinsy z Zary, one mają takie lekko rozszerzone nogawki, wygodne buty Michael Kors, a to dlatego, że wybieram się właśnie na zakupy, więc musi być wygodnie. Jest w sumie jeszcze chłodno, bo mamy godzinę, już wam mówię, 9:30. Jeszcze poranki są zimne, więc postanowiłam, że założę sobie na to mój trench. Już wam pokazuję, jak wyglądam w całości. A w całości prezentuje się tak: okulary Gucci, ponieważ mamy dzisiaj przepiękne słońce, a paszka 100% wiskoza Pinko, torebka Furla, trench miodowy Holistic. Tada! Jestem gotowa do wyjścia, jadę na zakupy, a was zapraszam na moją kolejną stylizację. Mój zapach na dziś to Jo Malone, angielska gruszka i frezja, świeży, przyjemny, idealny na dzień. Dzień doberek, boberek w nowej stylizacji, kolejnej już tutaj na moim kanale. Dzisiaj na sportowo muszę podjechać załatwić kilka swoich spraw, jak zwykle zresztą. Ale mamy dzisiaj piękną pogodę, słoneczną, jest cieplutko. I co mam na sobie? Sweterek biały z Zary, to jest ta kolekcja basicowa z tymi złotymi guziczkami. Mam na sobie spodnie jeansowe z Zary, które mają kupę lat, nie pytajcie ile lat, właśnie takie przecierane. Pasek od Ralpha, czarny, do tego sportowe buty Pinko. Dzisiaj mam zegarek Daniel Wellington, złoty. Standardowo moje pierścionki, w uszach mam małe diamenciki w białym złocie Yes i łańcuszek z białego złota z diamencikiem również Yes. Yes! Słuchajcie, biorę perfumę, pokazuję wam jakie, zakładam resztę i lecę, bo dzisiaj muszę się troszeczkę streścić. Mój zapach na dziś jest to oczywiście marka Sisley i Hubert. Okularki, które cały czas ostatnio noszę, czyli Gucci. Założyłam na siebie marynarkę z Zary, właśnie tą piękną chabrową, torebka wypełniona dokumentami Furla i jestem gotowa do wyjścia. Zaczynam kolejny dzień, dzisiaj intensywny dzień, ale za to w wygodnym stroju. Kolejny dzień i kolejna moja stylizacja. Dzisiaj w takich błękitnych odcieniach mam na sobie koszulę ze sklepu So Italian, która ma tutaj taką piękną kokardę. Założyłam też marynarkę również ze sklepu So Italian, ponieważ jadę na spotkanie, no i muszę się, wiecie, jakoś tam lepiej prezentować. Dzisiaj koczek taki właśnie u dołu. W uszach mam perełki ze sklepu Yes, standardowo moje pierścionki, zegarek Daniel Wellington, dżinsy Zara, botki Michael Kors. Proszę, tak wyglądam. Zakładam resztę i jadę do centrum. Jak ładny ten kolor niebieski. Idealny na wiosnę. A dzisiaj pachnę Dior i czystą trucizną, proszę bardzo. Zakładam na siebie jeszcze trench od marki Holistic, torba Furla, w której mam wszystkie potrzebne dokumenty i nie tylko, No i tak się dzisiaj prezentuje. Proszę bardzo. Zapraszam na kolejną stylizację. Nie chcę nic mówić, ale dzisiaj ma być 17 stopni, cudowna pogoda, uwielbiam, a ja właśnie skończyłam pracę przed komputerem i jadę teraz na zakupy, żeby załadować lodówkę. Mój strój dnia na dzisiaj, biały t-shirt z Intimissimi, do tego granatowe dżinsy z Zary, pasek od Ralfa, zegarek Daniel Wellington, pierścionki Bajdżubeka, moje tutaj tradycyjne pierścionki i też diamenciki w białym złocie Yes, które już doskonale znacie. Na stopach sneakersy Pinko, zakładam resztę i zobaczycie, jaki będzie mój dzisiejszy outfit. A w całości prezentuje się właśnie tak, czyli zarzuciłam na siebie sweter, bardzo, bardzo kolorowy, z kapturem, długi, w sumie taki dłuższy sweter, no bo przecież jeszcze nie mamy lata, więc muszę mieć coś na sobie, a ponieważ przemieszczam się samochodem, więc tylko do garażu i do następnego garażu, do supermarketu, więc idealnie. Torebka Pinko, którą już bardzo dobrze znacie. I tak wygląda mój strój dnia dzisiejszy, moja dzisiejsza stylizacja. A mój zapach na dziś to oczywiście różowy Angel, słodki i idealnie podkręcający moje dzisiejsze samopoczucie. No muszę powiedzieć, że dzisiaj mamy przepiękną, słoneczną pogodę, aż chce się żyć. Taką wiosnę ja po prostu uwielbiam, nie wiem jak wy, ale co mam dzisiaj na sobie? Dzisiaj tak na sportowo, ponieważ jadę za moment do Yasumi zapisać się na nowe zabiegi wiosenne. I tak, włosy związane w wysoki koczek, w uszach mam diamenciki z białym złocie, biżuteria Yes, zegarek srebrny i tradycyjnie moje pierścionki. Tyle jeśli chodzi o biżuterię. Mam na sobie sweterek od Ralfa, taki fajny, cienki, idealny, właśnie lekko wiosenny. Do tego założyłam białe materiałowe spodnie z Zary. Myślę, że idealnie się to wszystko ze sobą komponuje. I sportowe buty Pinko. Tak jak powiedziałam, na sportowo, ale i wygodnie. Dobra, zakładam resztę i zobaczycie całość. Dzisiejsze moje wykończenie i mam dzisiejszą stylizację. A pachnę dzisiaj Alive marki Hugo Boss. Dopełnienie mojej dzisiejszej stylizacji wiosennej, jak widzicie, jest piękne słońce, więc muszą być okulary, Gucci, ramoneska, Zary, torebka Furla i jestem gotowa do wyjścia. Jadę pozałatwiać swoje sprawy i jadę zapisać się na nowe zabiegi do Yasumi. No i oczywiście zapraszam na kolejną stylizację. Max urzęduje w kuchni i robi obiadek na dziś, a ja właśnie lecę na kawę do centrum. Jadę spotkać się z moją znajomą, z którą nie widziałam się już kupę czasu, więc mój outfit na dziś jest właśnie taki pomarańczowy. Ten sweterek jest taki, no tutaj w kamerze widzę, że taki mocno pomarańczowy, odblaskowy, ale on nie do końca taki jest, raczej wpadający lekko w czerwień, włosy rozpuszczone, pierścionek z Wecji, zegarek Daniel Wellington, kolczyki te co zawsze, dodatkowo tutaj pierścionki, które też doskonale znacie. Założyłam spodnie w takim, o właśnie, takim beżowym odcieniu, które też już znacie z Zary. Sweterek jest Sinsay, do tego mam balerinki czerwone balerinki, takie lofersy czerwone, chyba kupione w CCC, o ile dobrze pamiętam, już jakiś czas temu. No, dzisiaj mamy całkiem ładną pogodę, przyświeca delikatnie słoneczko, zakładam resztę i pokazuję Wam właśnie jaki mam outfit na wyjście na kawę. I na podsumowanie mojej dzisiejszej stylizacji zakładam płaszczyk miodowy od Holistic, torebka Pinko, tak się prezentuje, wsiadam w samochód i lecę do centrum. Zapach, którym dzisiaj pachnę, jest to Classic od Jean Paul Gaultier. To już nasze ostatnie spotkanie w tym filmie i muszę Wam powiedzieć, że pogoda zmieniła się o 180 stopni. Leje od samego rana. Ciemno, ale ja mam za to bardzo dobre samopoczucie, bo właśnie jadę na fajną konferencję. Zapowiada się naprawdę ciekawy dzień i pokazuję Wam tak na szybko, co mam na sobie. Sweter w paski, taki golfik, półgolfik w paski z Zary, stara kolekcja, do tego niebieskie porteczki też z Zary, a w sumie to takie habrowe, kobaltowe, takie w moim stylu, żeby nie było. I założyłam sobie też mokasyny czarne, błyszczące z Dizzy, ubieram resztę i podsumowujemy ten dzisiejszy film. A dziś pachnę Michael Kors, Sexy Amber i już mi się kurczę, no kończy. Trzeba będzie zamówić, kupić sobie nowe opakowanie. Dopełnienie mojej stylizacji jest czarna ramoneska z Zary i torba Furla. I tak się dzisiaj prezentuje, proszę bardzo, mój look na zakończenie tego tygodnia stylizacji. Mam nadzieję, że któraś z nich się Wam spodobała. Dajcie znać, która. I oczywiście widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!